Cześć, tu Zdobek. Witam Was w kolejnym odcinku Obliczy Lasów. Dzisiaj opowiem Wam chwilkę o zwyczajach na Kaszubach świątecznych. Jesteśmy na Kaszubach. Oczywiście mamy też zwyczaje wielkanocne, tak jak w całej Polsce. Tylko u nas, chociaż na Kaszubach mamy dużo wody, akurat te święta my wolimy używać czegoś innego. Używamy tak zwanego dyngusa, czyli jałowca. Po co on nam? Używali go nieżonaci, panowie czy chłopacy, przed lanym poniedziałkiem. Tak trzeba było ze 2 tygodnie przed, nawet wcześniej, przyjść, zebrać sobie gałązkę jałowca, dobrze ją wysuszyć. Wtedy, jak się dobrze wysuszy, te igiełki są troszkę bardziej kłujące. I co z tymi igiełkami, z tymi gałązkami? Świąteczny poniedziałek, wcześnie rano, ci kawalerowie krążyli po wsiach, zachodzili do domów, gdzie były panienki, które jeszcze sobie smacznie spały, trzeba było już wcześniej rano, albo zakradali się przez jakieś okno, lub rodzice ich puszczali i te panny po gołych nogach, łydkach, tym jałowcem dyngowali. W zamian za to dostawali od rodziców tych dziewczyn jajka. Panienka, która nie została wydyngowana w taki dzień, mogła się czuć niepewnie, ponieważ im atrakcyjniejsza była, tym bardziej czerwone nogi od jałowca miała. No jeżeli nie miała tych śladów, to znaczy, że no chłopaki za nią raczej nie będą latać. Do prawidłowego dyngowania potrzebujemy dyngusa, czyli jałowiec, najlepiej podsuszony, tak jak mówiłem, i zgrabną damską nóżkę. W poniedziałek dyngowali chłopacy, czyli knopy, jak to u nas się mówi, albo bufki. Za to we wtorek zewusy mogły się zrewanżować chłopakom i to one mogły wydyngować ich. Mnie osobiście też dotknęła taka przyjemność. Pewien wtorek świąteczny przyszły koleżanki z dyngawkami mnie wydyngować, tylko niestety była bardzo brzydka pogoda wtedy, była odwilż. Dziewczyny miały duże dyngawki, których nie potrafiły nieść u góry. Jak szły do mnie, to ciągnęły je po ziemi, w tym błocie i w tym śniegu. Po wydyngowaniu mnie moja mama nie była zbyt zadowolona, oglądając pościel, w której spałem. Automatycznie musiała iść do prania. Dosyć. Świąteczne posiłki są podobne jak wasze, czyli sałatka jarzynowa, jakaś ryba, biała kiełbasa, po której się wszystkim odbija, jajka. No może, nie wiem, czy wy praktykujecie, akurat u mnie w domu zawsze świąteczny posiłek niedzielny się zaczyna od stukania jajkami. Wygrywa to jajko, które nie pęknie. I tradycyjnie też robimy pisanki. A po tym obżarstwie całym świątecznym zapraszam Was koniecznie na spacer do lasu. Trzeba gdzieś te kalorie zrzucić, spalić. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie dopisywać. Także po tym śniadaniu wielkanocnym widzimy się w lesie. Jałowiec to krzew dosyć ubogich lasów, takich jak moje. Zresztą widzicie, że jest tu go sporo. Ale że jest z ubogich lasów, nie znaczy, że nic nie można z nim zrobić, oprócz dyngowania. Na Kaszubach bardzo popularny był jałowiec jako pałąki do koszy, w ogóle do wyplatania koszyków. Te owoce dojrzałe jałowca, bo te są zielone, widać, nie dojrzałe jeszcze, są bardzo dobrą przyprawą do mięs, czy można nawet nalewkę zrobić, taki swój gin. O, tu leży taka dojrzała, taki dojrzały owoc jałowca. Zobaczmy, jaki ma smak. To nie był owoc jałowca. Rybacy lubili wykorzystywać gałęzie jałowca, tworząc sztuczne tarliska w jeziorach. Ryby się bardzo lubiły w tym trzeć, czyli składać ikrę. Jest to krzew na gleby ubogie, także jeżeli ktoś ma troszkę gorszą ziemię w ogródku, można sobie to posadzić w ogródku. Dosyć dobrze znosi przycinanie, także można go formować. Jest też doskonałym schronieniem dla ptaków. W tych gęstszych jałowcach ptaki zakładają gniazda. Dobra ochrona, tam drapieżnik tak nie wejdzie, bo te gałązki są wiotkie, gną się,
Jeżeli już zacznie się wspinać, no to ostrzeże szybko, ptaka zdąży uciec. Poza tym igiełki też chronią troszkę. Bardzo często spotykam gniazda właśnie ptasie w jałowcach. Starsi wędkarze pewnie pamiętają jeszcze jedną formę wykorzystania jałowca. Ja to znam już tylko z opowieści. W dzisiejszych czasach mamy wędki, spinningi z włókna węglowego lub innych rzeczy dziwnych. Kiedyś stosowało się co? Kij leszczynowy i do niego na szczytówkę przywiązywało się właśnie taką cienką gałązkę jałowcową, która lepiej sprężynuje i lepiej reaguje na podrywania. Jeszcze mój ojciec to stosował. Czarnowski, leśnictwo Podrobiona, słucham. Tak, tak, pracuję dzisiaj. Że co pan widział? Gdzie? Zająca? No ale to przecież normalne, że zając w lesie. Życzę wam na tę jastrę wszystkiego dobrego, żeby wasi białci i dzewusy były psiankny, co by wasze knopy i bufci byli robotny. Belnego degusa i zdrowia. I jeżeli jedziecie do rodzin, szerokiej, bezpiecznej drogi i bezpiecznej podróży. Do uzdrzenia. 45 lat na karku, 23 lata pracy w lasach. Cholera, w jakieś stroje się każą przebierać. Po to się uczyłem. Mam nadzieję, że opryszczki żadnej nie dostanę. Ale ciepłe to w sumie.